Zbawiaj mnie, Panie, moc prawicy Twojej. Bracia i siostry, usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich historię, kiedy to Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia, byli biczowani, zakuto ich w dyby. I w tej bardzo trudnej sytuacji, beznadziejnej wręcz, uwielbiali Pana Boga. Uwielbiając, kiedy tak uwielbiali Boga, opadły z wszystkich z więzieniu kajdany. Wszystkie cele się otworzyły i wszyscy byli wolni. Zobaczmy, że dokonuje się uwolnienie, zbawienie wszystkich na skutek modlitwy tych, którzy głosili Słowo Boże. Zobaczmy, to jest taka bardzo podobna sytuacja, kiedy stajemy w prawdzie przed Panem Bogiem, w sakramencie pokuty wyznajemy nasze grzechy, i możemy dalej uczynić to, co chcemy, bo jesteśmy wolni. W tym więzieniu byli przeróżni ludzie. Może i byli ci, którzy niesłusznie byli w tym więzieniu osadzeni, ale byli również i złodzieje, zbrodniarze, zabójcy. Zobaczmy, że oni również zostali zaproszeni do tego, żeby być wolnymi, żeby skorzystać z łaski zbawienia. Bóg im to dał. Ale zobaczmy dalej. Funkcjonowało wojsko, to wiemy, że strażnik był odpowiedzialny za tych, których pilnował. Trochę inaczej mamy z odpowiedzialnością przeróżnych urzędników w obecnych czasach, ale dawniej właśnie żołnierz, który pilnował więźniów, jeżeli ten więzień mu uciekł, podlegał sądowi i ponosił tą karę, która miała spaść na tego człowieka, który mu uciekł. Dlatego właśnie ten żołnierz dobywa miecza i chce się zabić, żeby nie być sądzonym, tak jak mieli być osądzeni ci osadzeni w więzieniu, Paweł i Sylas. I zobaczmy dalej, że kiedy usłyszał, że oni w więzieniu nadal są, że cały czas pokładają ufność Bogu i niczego się nie boją, nawet sądu, który ma ich spotkać, zaczyna ten człowiek myśleć właśnie, co się dzieje, co się stało. To zbawienie również, które dotyka całego otoczenia, on również chce doświadczyć w całej pełni, do końca. To zbawienie najpierw go spotyka w tej łasce, że jego więźniowie nie uciekli, że on nie musi tracić życia. Ale zobaczył coś o wiele głębiej. Zobaczył to, czym oni są kierowani. Że nie kierują się, czy nie kieruje nimi nic ziemskiego. I zobaczmy, że on chce przeżyć w pełni zbawienie. I właśnie ich pyta, co ma uczynić, aby być zbawionym. A nie oni mu odpowiadają, uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Słuchał ich nauki, opatrzył im rany, i potem zobaczmy, że został ochrzczony.
razem z całym swoim domem. Tego zapragnął. Zobaczmy, dla nas to jest bardzo wielka lekcja. Jak Bóg po pierwsze sam przychodzi do nas ze swoim zbawieniem, jak pragnie tego, żebyśmy czerpali z Niego, czerpali z Jego łaski, czerpali do końca. Jak pragnie tego, byśmy żyli w wolności. Byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. I płynie z tej liturgii słowa dzisiejszej jeszcze jedna lekcja. Jak bardzo Bóg pragnie, byśmy żyli nadzieją. Wszystko to dzieje się przecież w tak bardzo trudnej sytuacji. Uczniowie są biczowani, ich ciała krwawią, są zakuci w dyby, a mimo wszystko chwalą Boga. Zobaczmy, że zbawienie jest czymś większym niż to, co doświadczamy czasem bardzo trudnego w codzienności. Zbawienie przenika, przewyższa naszą codzienność, naszą doczesność. Prośmy Pana Boga o Ducha Świętego, którego obiecał Jezus Chrystus, abyśmy byli pełni nadziei i śpiewali hymny uwielbienia Bogu, nawet w niełatwych sytuacjach.